Czas na spotkanie z gościem Radia 5. Dziś środa popielcowa, wstępna środa, mówiono dawniej. Przed nami dzień postu i modlitwę. O co? Za chwilę się dowiemy. Gościem Radia 5 dziś ksiądz Lech Łuba, wieloletni proboszcz parafii świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Dzień dobry. Kochanych mieszkańców. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry, bardzo serdecznie pozdrawiam właśnie w ten pierwszy dzień nowego okresu liturgicznego, okresu, który nazywamy Wielkim Postem. Proszę zauważyć, że w atmosferę tego okresu wprowadza nas bardzo zwykły, a jednocześnie niezwykły dzień, a mianowicie środa popielcowa. Już sama nazwa wskazuje popielcowa, czyli bohaterem tego dnia jest popielec jako symbol przemijania, jako symbol nicości, jako też symbol, który wzywa nas do refleksji nad sensem naszego życia. Ta środa też nazywana jest jeszcze inaczej, jest to środa chuda, dlatego chuda, że właśnie w takim dniu obowiązuje, proszę Państwa, nas post ścisły. Jemy tylko raz do syta, ewentualnie pozostajemy w tym dniu o chlebie i o wodzie. Szklanka wody, kromka chleba i to na pewno wystarczy. Jest tutaj właśnie motywacja oczywiście religijna, motywacja którą nam tutaj podsuwa Chrystus cierpiący na krzyżu, cierpiący z miłości do nas za nasze grzechy, za wszelkie nasze słabości. To właśnie dzisiaj w taki dzień, kochani, jesteśmy ludźmi, którzy rozpoczynają ten nowy okres. Ale proszę zauważyć, że właśnie ta dzisiejsza środa popielcowa jest środą wyjątkową z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że to, co się dzieje na wschodzie, to, co się dzieje w Ukrainie, więc wojna, uchodźcy, otwieranie się serc ludzkich, lęk, który towarzyszy, myślę, że nie tylko nam, nie tylko Ukraińcom, ale całemu światu, bo jest to właśnie ta groźba, która zagląda nam w oczy bezpośrednio, jest groźbą bardzo, bardzo niebezpieczną groźbą, która stawia, że tak powiem, współczesny świat na baczność. I właśnie papież oczywiście Franciszek jest świadomy tego rodzaju sytuacji, tego rodzaju tragedii we współczesnym świecie na początku XXI wieku, który przecież chcieliśmy i chcemy, żeby to był wiek cywilizacji miłości. Okazuje się, że właśnie ta cywilizacja miłości ma niewiele do powiedzenia. Jest to właśnie wiek, który pokazuje nam, że ta cywilizacja nienawiści, cywilizacja wojny jest bardzo, bardzo mocno uderzająca właśnie w nasze życie, w naszą doczesność. To wszystko, co stanowi tutaj właśnie nasze, że tak powiem, jestestwo na ziemi. Papież Franciszek dzisiejszy dzień, proszę Państwa, ogłasza jako dzień modlitwy i postu, owszem, o pokój na świecie, ale na to wszystko o pokój na Ukrainie. Zobaczmy te dwa słowa. Dzień modlitwy i dzień postu. Modlitwa to jest ta prośba do Boga. Prośba do Boga, który jest Bogiem miłości, Bogiem pokoju, a nie Bogiem wojny. Jeżeli chodzi o post, to właśnie ta rezygnacja. My rezygnujemy z różnych powodów i na różne sposoby. Możemy rezygnować z czegoś dlatego, że nas na to nie stać. Możemy zrezygnować z czegoś, ponieważ nasze zdrowie nie pozwala na to, żebyśmy to jedli, czy żebyśmy to pili. Tymczasem właśnie ten post ma dzisiaj taki bardzo, bardzo praktyczny wymiar w kontekście właśnie wojny na Ukrainie. Dlatego też właśnie dzisiejszy dzień, jeżeli chcemy potraktować jako dzień takiego szczególnego postu, zgodnie z życzeniem papieża Franciszka, jak powiedziałem, to o chlebie, o wodzie, może w ten sposób zaoszczędzić, no bo moglibyśmy sobie kupić jakiegoś porządnego śledzia, czy porządną rybę, czy czegoś tam jeszcze innego, co ma wymiar oczywiście postny, ale jeżeli pozostajemy o chlebie i o wodzie, to właśnie te pieniążki, które zaoszczędzimy, te pieniążki, które byśmy wydali, no, jak powiedziałem, na tego symbolicznego śledzia, możemy przeznaczyć dla Ukraińców, możemy przeznaczyć dla tych ludzi, którzy przybywają do naszego kraju, którzy przybywają do naszego miasta, głodni, wyziębnięci, zastraszeni, jako ci, którzy no, właśnie uciekli przed wojną, uciekli według nich i według także nas w to bezpieczne miejsce. Dlatego właśnie to, co nazywa się rezygnacją, to, co nazywa się tym odłożeniem tych 10 zł, czy 15, czy 20, czy ileś tam, zechciejmy to właśnie
przekazać na ten cel, czyli przekazać po prostu dla naszych braci i dla naszych sióstr. A środki i możliwości przekazywania są bardzo różne. Wiemy, Arena Suwałki, ale proszę Państwa, też parafia świętego Kazimierza Królewicza, dokładnie Akcja Katolicka, prowadzi właśnie taką zbiórkę na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Więc taką zbiórkę prowadzimy przy ulicy Witosa w Starym Kościele, tak jak to nazywamy, czy Starej Kaplicy, od godziny 7 do godziny 9, od godziny 15 do godziny 17, a szczególnie taka zbiórka będzie prowadzona w czasie Kaziuka. Tak, kochani, zbliża się właśnie Kaziuk, już najbliższa niedziela, to będzie 6 dzień marca. Będziemy w parafii przeżywali w naszym mieście kolejnego 22 suwalskiego Kaziuka. I właśnie podczas takiego Kaziuka, podczas takiej uroczystości też będzie można przynieść jakieś tam właśnie rzeczy, które właśnie możemy kupić za te zaoszczędzone choćby dzisiaj pieniążki z racji postu. Więc to sucha żywność, żywność trwała, makarony, mąki, puszki, przetwory, środki do prania, środki higieny dla małych dzieci i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj jest proszę Państwa, bardzo wiele możliwości. Zechciejmy właśnie tego rodzaju moją propozycję, myślę, że go mogę podjąć i zrealizować to z radością i z taką hojnością, jednocześnie pełni wiary, że to wszystko komuś pomoże, że to wszystko kogoś ucieszy. Kochani, słyszeliśmy niejednokrotnie Chrystusa, który mówił do nas tak: byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Właśnie te słowa w tym czasie i dzisiaj w Środę Popielcową, w tym czasie wojny i przez cały też okres Wielkiego Postu nabierają szczególnego znaczenia. Chrystus przed nami staje jako właśnie ten Ukrainiec, jako to małe dziecko, jako ta matka będąca w stanie błogosławionym, jako ta żona, jako ta właśnie kobieta, czy jako właśnie ten, który uciekł sprzed, który próbuje uniknąć wojny. Ten Chrystus staje właśnie w tych osobach i mówi do nas poprzez właśnie to dziecko, poprzez tę kobietę, poprzez tych ludzi, że jestem głodny, daj mi jeść. Jestem spragniony, daj mi pić. Jestem człowiekiem wyziębniętym, jestem człowiekiem brudnym, zaniedbanym z powodu wojny. Przytul mnie do siebie, okaż mi swoje serce. Owszem, modlitwa, owszem, współczucie, ale to, proszę Państwa, jest w porównaniu z tym, na co czekają uchodźcy, za mało. Dlatego też zechciejmy właśnie w tym Chrystusie, właśnie, żeby ten Chrystus był ukazany i jako ten, który mówi do nas: byłem głodny, a daliście mi jeść, dawajmy to jedzenie, dawajmy dach nad głową. Ludzie, kochani, się otwieramy, my otwieramy się, słyszymy, jak Polska się otwiera, słyszymy, jak poszczególne osoby, poszczególne biura, instytucje i tak dalej, otwierają się właśnie na te sprawy. My też otwierajmy swoje serce i dzisiaj w Środę Popielcową i przez cały okres Wielkiego Postu rezygnujmy z różnych rzeczy i jeżeli z czegoś zrezygnujemy, to oczywiście jakieś tam powstają w ten sposób oszczędności i te oszczędności zechciejmy też przekazać właśnie na rzecz uchodźców, a możliwości są różne. Choćby dzisiaj podczas każdej mszy świętej jest zbiórka do skarbonek, można wrzucić taki datek, który będzie do dyspozycji Caritas Polska, czy w najbliższą niedzielę, jeżeli chodzi o parafię świętego Kazimierza Królewicza, bądź też inne parafie, bądź też inne różnego rodzaju instytucje, ośrodki, które tutaj w tej materii bardzo mocno właśnie angażuje się. Także kochani, właśnie ta modlitwa, post, jałmużna, te trzy słowa, niech te słowa staną się bohaterami i dnia dzisiejszego, i całego Wielkiego Postu. Niech te właśnie słowa bohaterowie towarzyszą nam w naszym życiu, i modlitwa, i post, i jałmużna, czyli właśnie okazywanie tego serca, dzielenie się z tymi, którzy tego bardzo potrzebują. Jak powiedziałem, są głodni, są ziemięci, są brudni. Pomóżmy im, otwórzmy nie tylko nasze serca, nasze mieszkania i nasze portfele. Mówię to w sposób symboliczny, ale jednocześnie w sposób bardzo, bardzo konkretny. Zróbmy to wszystko. Dzisiaj oczywiście post ścisły i dzisiaj też usłyszymy te słowa, gdy byliśmy w kościele, podczas posypania głowy popiołem. Pamiętaj, człowieku, że z prochu powstałeś i w prochu wrócisz się, bądź też nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Poza tym, no tyle, proszę Państwa, bo czas mój już się kończy. Wczoraj Radio 5 obchodziło swoje 31. urodziny. Z tej
Federacji i składam najlepsze życzenia właścicielom i wszystkim pracownicom, wszystkim pracownikom R5, wszystkim dziennikarzom, reporterom, reporterkom. Kochani, cieszcie się, że pracujecie w tego rodzaju instytucji. Naprawdę jest to wspaniała rzecz, bo dajecie ludziom to, na co ludzie czekają, na co my czekamy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Poza tym też warto zauważyć, że jesteśmy w 55. tygodniu trzeźwości od ubiegłej niedzieli do najbliższej soboty. Modlimy się o trzeźwość. No właśnie, bądźmy trzeźwi, rezygnujmy w poście z papierosów, z alkoholu i jeżeli też właśnie ta rezygnacja będzie miała miejsce, na pewno w tej racji pojawią się jakieś pieniążki. Więc te pieniążki, jeszcze raz powtarzam, może trochę do znudzenia, ale jestem trochę, że tak powiem, bardzo mocno podniecony, bardzo mocno tym wszystkim, że tak powiem, no i zdenerwowany nawet w jakiś sposób, żeby to wszystko okazało się to właśnie pomocą, na którą czekają, jak powiedziałem, nasze siostry i nasi bracia z Ukrainy. Kochani, no życzę, żeby ten dzisiejszy dzień i żeby te wszystkie dni Wielkiego Postu były czasem błogosławionymi, żebyśmy przeżywając to wszystko przeżywali w atmosferze właśnie tej wojny, ale też w atmosferze współczucia i w atmosferze nadziei, że ta wojna jak najszybciej się zakończy, że to wszystko, co tak bardzo mocno świat postawiło na baczność, że to wszystko zakończy się dzięki także naszej modlitwie, dzięki także naszemu zaangażowaniu. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Niech czas Wielkiego Postu będzie czasem błogosławionym. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Tyś, która współcierpiała, Matko boleściwa, przyczyń się za nami. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże na te dni wielkopostne. Oczywiście kłania się Droga Krzyżowa, kłaniają się gorzkie żale i różne nabożeństwa. Jeszcze raz pozdrowienia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Ksiądz Lechuba.